mija rok czasu, gdy porzuciłem ciężary na rzecz kondycji, sprawności i zwinności, a mianowicie treningów bokserskich. I powiem wam, że wszystko się zmieniło, jak uwielbiałem podnosić ciężary wielkie. I mało powtórzenia z dużymi obciążeniami, czy tam klatka, czy biceps, triceps. To teraz to się zmieniło, bo znowu mam stracha do ciężaru. Muszę zrobić sobie niedługo ten test właśnie, ile potrafię dźwignąć się kogości, jak to się zmieniło. A znowu bardziej mnie teraz ciągną ćwiczenia z małym obciążeniem, a wieloma powtórzeniami dłuższe, wytrzymałościowe. No, co ja tu lubię, w sobotę o 7 rano. Przeprowadzam znowu kolejną redukcję, coś niesamowitego, to już jest moja najniższa waga od iluś tam lat. Było 72 kg, które było mężczo. No i zobaczymy, spróbujemy spalić jeszcze te tłuszcz, bo mamy 15%, kurczę, tak zejść do 10 albo 12, to była dla mnie rewelacja. No, czyli naczczo na treningu, zobaczymy szybko na korku, a ten materiał będzie można później porównać za parę miesięcy czy parę lat, jak to wyglądało i czy utrzymam jakąś formę, coś z tym zrobię, czy raczej się załamię, będzie tylko wspomnienie, ale będzie można się zmotywować do kolejnego razu, bo jak upadniecie, możecie nawet trochę poleżeć na tej ziemi, ale zawsze można wstać. Wiadomo, śmierć każdego z nas czeka, kiedyś nie wstaniecie, ale prędzej czy później, próbujcie, bo to ładne, wstanie.